będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, za ten czas tych rekolekcji, za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc. Maryjo, prosimy Cię, pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu. Przytul nas do swojego serca. Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami. Pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytul nas do swojego serca. Panie Jezu, daj nam odkryć to, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz. I przytul nas, Panie Jezu, do swojego serca. Drogie dzieci, dzisiaj powiemy sobie o tym, jak Matka Boża i Święty Józef i Pan Jezus uczą nas mówić Panu Bogu tak. Za każdym razem tak. Cokolwiek powiesz, Panie Jezu, tak. No cześć! Dzisiaj jest już czwarta niedziela Adwentu. Boże Narodzenie jest coraz bliżej. Fajnie, nie? No właśnie. Dzisiejsza Ewangelia jest dokładnie taka sama, jaka była 8 grudnia w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wtedy mówiliśmy sobie o całej historii, jak to anioł przyszedł do Maryi i powiedział, że zostanie matką Pana Jezusa. I Maryja powiedziała, zgadzam się. Ale dzisiaj chciałem wam powiedzieć troszeczkę o czymś innym, co też jest w tej Ewangelii, co też jest bardzo ważne. Anioł powiedział do Maryi, to dzieciątko, które się narodzi, będzie nazwane Synem Najwyższego i Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Co to znaczy? No to żeby to zrozumieć, to musimy sięgnąć do Starego Testamentu i dzisiaj w pierwszym czytaniu też jest właśnie o tym mowa, o królu Dawidzie. Król Dawid postanowił, że zbuduje Panu Bogu świątynię. A Pan Bóg do niego powiedział przez proroka, nie, bo twój potomek zbuduje mi świątynię. Bo mówił właśnie o Panu Jezusie, który przecież przyszedł na świat nie po to, żeby budować domy, budować świątynie, budować kościoły, które też są ważne oczywiście, żebyśmy mogli się gdzieś spotykać. Ale Pan Jezus przyszedł zbudować świątynię w naszych sercach. Żeby każde serduszko każdego człowieka było świątynią Ducha Świętego. Bo Pan Jezus chce mieszkać w ludzkich sercach, a nie tylko w kamiennych budynkach. Bo to łatwo tak zbudować taki kamienny budynek, kościół, postawić wieżę, oblec złotem w ogóle. Super fajnie wygląda. Możemy się razem modlić, nie pada nam na głowę deszcz, jest ciepło i fajnie. Ale jeżeli w naszych serduszkach nie ma Pana Jezusa, no to taka świątynia, mimo że będzie pełna ludzi, którzy nie mają Pana Jezusa w serduszkach, będzie takim budynkiem pełnym ludzi, którzy nie mają Pana Jezusa w serduszkach. I to nie fajnie, bo przecież Pan Jezus przychodzi właśnie po to, żeby zamieszkać w naszych serduszkach, żeby nas zmienić, żeby zrobić cuda w naszym życiu. Bo to jest właśnie to, na co oczekujemy w Boże Narodzenie, żeby Pan Jezus narodził się w naszych serduszkach. No właśnie, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć! Witajcie, kochane dzieci! Jak się bardzo cieszę, że znowu możemy się spotkać w 22. już dniu Adwentu. Jak my bardzo kochamy święta, prawda? Święta to jest cudowny czas. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, dzięki czemu my w ogóle mamy święta. Bo to jest bardzo ważna nauka na dzisiejszy dzień. Zobaczcie, nasz tatuś w niebie kiedyś spojrzał na ziemię i zobaczył, że wiele jego dzieci, które tam żyją, są nieszczęśliwe, a pragnie przecież, żeby były szczęśliwe. Więc powiedział do swojego syna, mój synu, chciałbym, żebyś stąpił na ziemię, poszedł do moich dzieci, które się pogubiły i żebyś je doprowadził tutaj do mnie, żeby były szczęśliwe. I co Pan Jezus odpowiedział swojemu ojcu? Tak, tak ojcze, pójdę do nich, pójdę na ziemię. Później anioł został posłany do Maryi. Wszedł do jej domu,
powiedział: błogosławiona jesteś między niewiastami, pełna łaski. I powiedział jej, że Pan Bóg pragnie, żebyś została matką Jezusa. Czy zgadzasz się? I co Maryja odpowiedziała? Niech mi się stanie według słowa Twego, czyli tak, zgadzam się. Ale później ta rodzina była w niebezpieczeństwie, więc anioł też przyszedł do Józefa i powiedział: weź swoją małżonkę Maryję i uciekajcie do Egiptu. I co Józef odpowiedział? Tak, wziął Maryję, ochronił świętą rodzinę. Pan Jezus powiedział tak Panu Bogu. Maryja powiedziała tak Panu Bogu. I święty Józef powiedział tak Panu Bogu. I dzięki temu mamy święta. Święta mamy dzięki temu, że Jezus, Maryja i Józef, czyli cała święta rodzina, powiedziała Bogu tak. Zgodziła się na to, żeby wypełniła się wola Pana Boga. I to jest bardzo ważna lekcja, najważniejsza sprawa i to, co nas uczy też ten Adwent i co uczy nas święta rodzina, żeby mówić Bogu tak. Pan Bóg wiele razy mówi do nas, każdego dnia prosi nas o różne rzeczy. Każdy z nas został powołany do czegoś szczególnego. Każdy z nas to rozpoznaje w życiu, odkrywa, czego pragnie dla mnie Pan Bóg. I najważniejsze, żeby być szczęśliwym i żeby wiele dobra się wydarzyło, to tak jak Jezus, tak jak Maryja, tak jak święty Józef, jak cała święta rodzina, powiedzieć Bogu tak. No i właśnie o tym jest dzisiejszy wierszyk. Zapraszamy na Pana Rymowankę. Nie ma nic ważniejszego, jak umieć Bogu mówić tak. Nie umie tego taki zwykły ssak, ani ryba, ani ptak. Tylko człowiek może powiedzieć Bogu tak. Gdy powiesz Bogu tak, jak święta rodzina, wtedy się właśnie przygoda zaczyna. Powiedzieć Bogu tak, na tym właśnie polegają święta. A buzia, która mówi tak, to buzia uśmiechnięta. Więc dzieciaczki, mówcie Bogu tak, a kiedy mówicie Bogu tak, na przykład kiedy słuchacie rodziców, bo do was też mówi Pan Bóg często przez rodziców i na różne inne sposoby można mówić Bogu tak. Odkrywajcie to, mówcie Bogu tak, bo buzia, która mówi tak w święta i nie tylko, to buzia uśmiechnięta. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia już jutro w, no już powoli zbliżamy się, prawie ostatnim dniu naszych rekolekcji. Pa, pa, bye, bye. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, 22 dzień Adwentu, czwarta niedziela Adwentu. Popatrzcie na nasz wieniec. Sprawdźcie, czy wasze wieńce mają 4 świece zapalone. I myślę sobie, żeby pamiętać, żebyśmy wszyscy pamiętali, że to jest dla nas wszystkich sygnał, że to jest ostatnia niedziela Adwentu, bo nie mamy już 5 świecy, prawda? Na nie, wieńcu. W kościele jest jeszcze roratka, ale to na roratach zapalana. To a to znaczy, że to jest ostatni moment na to, żeby ten czas Adwentu jak najpiękniej wykorzystać i ostatnia szansa na to, żeby sobie przypomnieć o tym. I dzisiaj przychodzi anioł. Dzisiaj przychodzi anioł do Maryi, która czuwa, która jest cała zasłuchana i cała rozkochana w swoim Bogu. I dlatego, że przychodzi anioł do Maryi, to ciocia chciała wam zaproponować, żebyście spróbowali takiego anioła zrobić dla siebie również. Dla wszystkich te anioły trzeba zrobić. Moi drodzy, niedługo naprawdę w domu będzie taki nowy mebelek, albo jakby to nazwać, taki sprzęcik, taki coś innego, zielonego, mam nadzieję, bo bardzo na to czekam i nie będzie to wieniec adwentowy, a na tym czymś, co zaczyna się na CH, będziecie mogli popowieszać te aniołki, jeżeli będziecie chcieli. Zobaczcie, bo można zrobić takie aniołki bardzo szybko, w różnych kolorach piękne, można zrobić je
z główką pełną, albo z główką taką, która też może być haczykiem, chociaż myślę sobie, że aniołki to fajnie będzie po prostu w te gałązki tego czegoś zielonego, kującego powkładać i one będą nam tak zdobiły. Zrobimy je szybko, zrobimy dużo aniołów, dlatego że anioł często przychodzi, prawda wujku? Prawda. Zobaczcie, bierzemy do tego kartkę papieru. Proponuję, żeby to był rysunkowy blok, kolorowy, czyli taki delikatniejszy, nie ten techniczny, twardy. I musi to być kwadrat. I znowu mamy szkołę i matematykę, mimo że jest niedziela, to my robimy jakąś... Kwadrat ma cztery boki równe, przypominamy. I bierzemy i zobaczcie, dowolnie paluszkami naszymi zaginamy równiutko, już to też nie raz robiliśmy. Taki paseczek, mniej więcej centymetra. Potem zaginamy w drugą stronę. Potem wracamy i zaginamy znowu i ciągle, żeby był ten sam paseczek, dociskamy mocno paluszkami. To kiedy ten anioł przychodzi, wujku? No, tak jak poczytacie Pismo Święte, to na pewno zauważycie, że ten anioł to nie przyszedł tylko do Maryi, bo on przyszedł przecież, co już wiemy, do Zachariasza. I przyszedł oczywiście do Józefa. I przyszedł, o czym niedługo będziemy słuchać w czytaniach, przyszedł też przecież do pasterzy, którzy paśli trzodę i nic nie wiedzieli przecież wcześniej o tym, że rodzi się im Zbawiciel. I tak naprawdę anioł przychodzi do każdego z nas, bo nie dość, że każdy z nas ma swojego osobistego anioła stróża, to jeszcze przecież jest tak, że te anioły, jak trzeba, to nam naprawdę bardzo pomagają. Zobaczcie, szybko złożyliśmy w taką harmonijkę, wcale tego nie otwieramy, przyciskamy mocno, zginamy mniej więcej w jednej trzeciej. Ja sobie dostosuję, bo ja już wcześniej zrobiłam połowę, a to będzie druga połowa, więc ona powinna być mniej więcej tej samej wysokości. Jeżeli robimy pierwszą, to obojętnie w którym miejscu decydujemy, będziemy zginać. Jeżeli już dopasowujemy do zrobionej, no to widzimy, że to musi mniej więcej w tym miejscu, żeby miało ręce i nogi. Czy anioły mają ręce i nogi? Anioły mają skrzydła. Chyba. Czyli żeby wszystko miało swoje skrzydła, zginamy w tym miejscu. Tak, i mamy połówkę anioła. Teraz możemy tą sukieneczkę mu na dole troszeczkę rozszerzyć. Rączkę, czyli skrzydło, rozszerzamy jeszcze bardziej i tu w tym miejscu kleimy, tak żeby to razem, zobaczcie. Była taka piękna sukieneczka anielska. Ja biorę klej, kleję. Najlepiej, żeby nie za dużo potem było go to na tej części zewnętrznej. To ja też poproszę. Proszę bardzo, klej jakikolwiek, najlepszy taki właśnie do papieru. Można każdy użyć naprawdę, jeden będzie szybciej łapał, drugi trzeba trochę poczekać, także dociskamy, dociskamy. Jak będzie nam odchodziło, to jeszcze raz próbujemy i potem już zobaczcie, delikatnie otwieramy tego tą połówkę aniołka. I co teraz musimy zrobić, żeby powstał piękny aniołek? Sklejamy razem, czyli znowu bierzemy klej. Teraz na tą długą część. Zobaczcie, i te anioły będą wszędzie, normalnie wszędzie będą w naszym domu różnokolorowe, piękne anioły. Przyklejamy powierzchnię płaską do powierzchni płaskiej. Ściskamy mocno. Mocno ściskamy, tak tylko tamte się nam kleje, kleju tu potem nie będzie widać. I zobaczcie. Otwieramy. Mamy teraz już pięknego żółtego aniołka, tylko który jeszcze nie ma główki. Ja pokażę, jak można zrobić główkę. Bo tak bez główki to trochę tak szkoda chyba, nie? Żeby nie miał główki. Nie musi mieć tej zawieszki, ale główkę to lepiej, żeby miał. I wycinamy sobie kółeczko. Wycinamy sobie kółeczko, tak jak chcemy mieć dużą główkę. Możemy oczywiście tam oczęta dorysować. Możemy też włosy anielskie albo coś. I ja proponuję na końcu tej główeczki taki zostawić kawałeczek, żeby to była nasza powierzchnia, do której przymocujemy, którą przymocujemy do reszty aniołka, do której aniołka nie. Tutaj posmarujemy, przyczepimy tu, zobaczcie, i tak będzie wtedy ta główka okrągła. Można by też zrobić całą i potem ją trochę nagiąć, nie? To właściwie jest bez różnicy, ale jak zrobimy taki myk mały, tak, to potem tutaj nam to się przymocuje. I jest kolejny aniołek. Pięknie. Dobrze, słuchajcie, i tak sobie też pomyśleliśmy z ciocią, że
skoro Maryja tak pięknie potrafi słuchać i cała jest zatopiona w tej relacji z Bogiem, to chcielibyśmy Was zachęcić do takiej zabawy, która też będzie nam pokazywała i Wam pokazywała, że można się mocno wsłuchać w to, co próbuje nam ktoś powiedzieć. Ciocia teraz zamknie oczy i obróci się do mnie tyłem. Dwie rzeczy aż mam zrobić. Tak. A ja cioci na plecach napiszę... Po co bym oczy zamykać jak to? Napiszę palcem, żeby sweterka nie niszczyć. Napiszę palcem słowo. W sumie nie musi ciocia tych oczu zamykać, ma rację. Ale całe poniekąd. Słowo na raz, tak? Nie, będę pisał po jednej literze. Zobaczycie, wy zobaczycie te litery, ale nie podpowiadajcie cioci. Myślę, że to zamknięcie oczu wcale nie jest takie złe, bo żeby lepiej poczuć, co ja będę pisał, teraz na razie tylko pokazuję, jak można pisać, to jak macie zamknięte oczy, to będziecie bardziej skoncentrowani na tym, co się dzieje na waszych plecach. Uwaga, piszę to słowo. Pierwsza litera. Druga litera. Uwaga, teraz będzie trzecia litera. Czwarta litera. Piąta. I uwaga, ostatnia litera. I ciekawy jestem, czy ciocia wie, co napisałem. Chyba wiem. Co to mogło być? Maryja. Pięknie. Najpiękniejsze słowo. Przy R się domyśliłam. A teraz drugi pomysł na bardzo podobną zabawę. Ciocia wymyśla słowo, ale teraz ciocia pokazuje to słowo ustami, nic nie mówiąc i się nie odzywając. A ja próbuję z ruchu warg cioci odczytać to słowo. Myślę. Okej. Okay. Było na pewno A, potem nie wiem, potem było I O. Ajo, ajo, anioł, anioł, anioł. I tak możecie się bawić. Zapraszamy Was do tej zabawy i zapraszamy Was do takiego właśnie czujnego oczekiwania, bo to już blisko. Z Panem Bogiem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.